Lloydowi wizje będą towarzyszyć już do końca jego życia, ale co z Jayem? Co z jego roztrzaskaną duszą? Otóż z tym również może być związana ciekawa historia na naprawdę długie lata, tak naprawdę już do końca Ninjago. Tego, czy roztrzaskaną duszę można w jakikolwiek sposób uleczyć, niestety nie wiemy. Jednakże ja osobiście, podobnie jak spora część fanów, skłaniałbym się ku opcji, że tego uleczyć tak po prostu nie można. Że jest to po prostu niemożliwe. I można powiedzieć, że na pewno istnieje jakaś siła potężniejsza od tego zła zakazanej piątki. Jakaś siła miłości na przykład i Nia go pocałuje i ogólnie będzie wzruszająca scenka, a Jay wróci szczęśliwy do drużyny i wszystko będzie jak za starych, dawnych czasów. No nie, tak moi drodzy nie będzie. Gong roztrzaskania w połączeniu z wilczą maską i młotem tworzy wręcz zabójczą rzecz. I to wiemy z komiksu o Garmadonie Ninjago Shatterspin z drugiego wydania. To jest jedynie element do wielkiej mocy zakazanej piątki, do ich potężnego zła, a także potęgi strzask obrotu. To jest coś, co tak po prostu nie zniknie. I moi drodzy, co jeśli Jay do końca swojego życia będzie musiał się z tym mierzyć? Nie mówię, że na zawsze pozostanie zły, ale ta jego zła cząstka ciągle będzie w nim żyła. Przez cały ten czas, nawet jak odzyska pamięć, wróci do drużyny i wstąpi ponownie na tą ścieżkę dobra, będzie walczył po stronie protagonistów, a nie antagonistów, to co jeśli i tak będzie miał takie momenty przebłysku, że ta zła strona, ta roztrzaskana, będzie się budzić. Według mnie osobiście jest to najlepsza rzecz, jaką twórcy mogą z nim teraz zrobić. Coś jak Lloyd ma swoją mroczną stronę, stronę Oni, tylko tutaj jeszcze na innym poziomie. Byłoby to bardziej aktywne i wychodziłoby poza jego kontrolę jeszcze bardziej niż ta moc Lloyda. Coś pięknego i ja bym to naprawdę z wielką chęcią zobaczył. Wyobraźcie sobie scenkę, gdzie Kai znowu śmieje się z Jaya, bo ten coś zawalił, a w nim budzi się ta mroczna wersja. No naprawdę to jest coś, na co ja liczę, że w pewnym momencie zobaczymy. Nawet teraz, jak Kai z nią wyruszył w poszukiwaniu Jaya, to przecież ciągle może do tego starcia i rewanżu z Crystallize dojść. Czy tak będzie, nie mam pojęcia, ale Jay, który do końca już nigdy nie będzie dobry, brzmi moim zdaniem naprawdę całkiem nieźle i zdecydowanie lepiej niż taki ciapkowaty, jakiego mieliśmy do tej pory. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, a ja dziękuję pięknie, hej!